Jeśli mielibyśmy wybrać jedną rzecz, którą najbardziej kochamy na tym kanale, to są to niezwykłe znaleziska archeologiczne. Kochamy słuchać o nich i dzielić się z wami ich historiami. Robimy to ponownie w tym filmie, który jest pełen niezwykłych odkryć z całego świata i z każdego okresu historii. Zapraszam do oglądania. Odkrycie tej starożytnej sumeryjskiej tawerny w Logisz w Iraku zostało potwierdzone w lutym 2023 roku. Mimo że ma około 4700 lat, wciąż ma w sobie jedzenie. Gdy tawerna została zbudowana, Logisz było niezależnym miastem-państwem z własnym królem. Jako taki był jednym z pierwszych ośrodków miejskich w starożytnym Bliskim Wschodzie. Nie możemy potwierdzić, że to pierwsza tawerna na świecie, ale też nie możemy wykluczyć tego pomysłu. Wraz z jego ruinami archeolodzy znaleźli 150 misek do serwowania, ławek do jadalni, kości zwierząt i ryb, a nawet prymitywny system chłodniczy. Istnieją również dowody na to, że piwo było tu ważone i pijane, co jest zgodne z tym, co wiemy o Sumerach i ich entuzjazmie dla piwa. Dowody pochodzą w postaci klinowej tabliczki, na której wyryta jest receptura na ważenie trunku. Znalezienie tabliczki oznacza, że teraz możliwe jest ważenie autentycznego sumeryjskiego piwa. Ciekawe, czy są wśród was jacyś hipsterzy, którzy chcieliby spróbować tego właśnie trunku? Nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzu pod filmem. Wielki zachwyt wzbudziło odkrycie w Urdu w Turcji. U wybrzeży Morza Czarnego w 2016 roku w trakcie prac wykopaliskowych znaleziono marmurową rzeźbę mającą około 2100 lat. Ta lekko zniszczona i odbarwiona figura przedstawia Sibley, starożytną frygijską boginię ziemi. Może i mierzy zaledwie 1,07 m wysokości, bo pokazuje ciężarną boginię w pozycji siedzącej, ale za to waży 204 kg. Miejscem odkrycia jest starożytny fort Kerl Kalesi, który jak wiadomo zawalił się podczas ataku rzymskich żołnierzy. Posąg został zakopany przez zawalone mury, ale również przez nie ochroniony. Skutecznie zapieczętowany w swojej alkowie przez gruz, który nagromadził się przed nią. Co zaskakujące, jest to pierwszy marmurowy posąg w historii Turcji, który został znaleziony na swoim pierwotnym miejscu. Według mitologii anatolijskiej Sibley była odpowiedniczką Gai, greckiej bogini ziemi. Była kojarzona przede wszystkim z płodnością, dlatego przedstawiana jest jako kobieta w ciąży, ale była także boginią miast, gór i murów miejskich, dlatego też znalazła się w forcie. Obecnie posąg należy do Muzeum Archeologicznego Urdu. W Suffolk w Anglii znajduje się zamek zwany Eye Castle. To urocza nazwa, ale zamek to niewiele więcej niż ruina. W czerwcu 2021 roku brytyjscy archeolodzy potwierdzili odkrycie 13-wiecznej drewnianej płyty podstawnej w okopach niedaleko zamku. Po przestudiowaniu znaleziska uważają, że to pozostałości mostu zamkowego. To bardzo niezwykłe, że drewno, nawet tak duży kawałek drewna dębowego, mógł przetrwać tak długo w ziemi. Fakt, że wszystko sprowadza się do mokrych warunków na dnie rowu, które zatrzymały normalny proces rozkładu. Badania wykazały, że most został wzniesiony gdzieś blisko początku XIII wieku i pozostawał na miejscu do 1265 roku, czyli momentu, w którym zamek został splądrowany podczas II wojny barońskiej, po której został opuszczony. Drewno jest w tak dobrym stanie, że można nawet zobaczyć ślady pozostawione przez pierwotnego stolarza. Była to płyta podstawy kłódki, na której został zbudowany drewniany most, który obejmowałby cały rów. Biorąc pod uwagę, że nic z niego nie zostało, prawdopodobnie został spalony, gdy zamek został założony.
Kolejnym punktem porządku obrad jest kompleks Kutub Minar w Maharani w Indiach. W kompleksie znajdują się niezliczone ważne zabytki, w tym żelazny filar Delhi, który nigdy nie rdzewieje. Najbardziej znanym zabytkiem na miejscu jest wieża zwycięstwa, wycięta przez Boduina Bhaktiara Kakiego, mistyka i uczonego XII wieku. Budowa wieży zajęła prawie 200 lat, a pracę ukończono w 1368 roku. Przez kilka stuleci tradycją władców, którzy kontrolowali tereny, było dodawanie do kompleksu własnych zabytków. Nawet Brytyjczycy siedzieli w kilku budynkach w czasie brytyjskiego raju. Oprócz żelaznego filaru i wieży zwycięstwa, inne budowle, które tworzyły kompleks Minar, obejmują bramę Alai Darwaza, Ali Minar i meczet Kuwa Islam, który został zmontowany z nie mniej niż 27 dawnych świątyń hinduistycznych i Jain. Cały kompleks należy obecnie do Indyjskiego Narodowego Funduszu Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego, który przywraca i utrzymuje jak najwięcej zabytków, a także organizuje coroczny festiwal muzyki i sztuki Kuitab. Naszym kolejnym niezwykłym i w większości niedocenianym starożytnym miejscem jest meczet Larabanga w Larabang Gagana. Był to pierwszy meczet wybudowany w tym kraju. Z tego powodu nazywany jest Mekką Południowej Afryki. Legenda głosi, że meczet został zbudowany przez mauretańskiego kupca zwanego Ayuba, który spędził noc w wiosce w 1421 roku i we śnie otrzymał rozkazy od Allaha, aby zbudować meczet. Pierwotnie świątynia została wzniesiona z błota i trzciny i zawierała osobne wejścia dla mężczyzn i kobiet oraz trzecie wejście zarezerwowane tylko dla mnichów. W latach 70. stary meczet został poważnie zniszczony i rozpaczliwie potrzebował remontu. Nieudana próba rekonstrukcji zakładała nałożenie cementu na ściany w nadziei na ich wzmocnienie, ale wilgoć przedostała się do starych drewnianych belek i doprowadziła do zakażenia termitami. Osłabiona struktura zawaliła się podczas burzy. To wymagało połączonych wysiłków Rady Muzeów i Zabytków Gany, Światowego Funduszu Zabytków i prywatnego wsparcia ze strony American Express, aby to wszystko poskładać. To, co stoi na miejscu, to przybliżenie oryginalnego meczetu. Istnieje wiele fascynujących miejsc wartych zobaczenia, jeśli kiedykolwiek wybierzecie się na wycieczkę do Pompeji we Włoszech. Ale jest tam specjalna atrakcja, jeśli jesteś fanem zagadek słownych. Jest to Sator Square, starożytna zagadka słowna, która, jak niektórzy uważają, ma magiczne właściwości. Została znaleziona w Pompejach pod koniec XIX wieku i, z tego co wiadomo, nigdy nie została rozwiązana. Napis na placu jest palindromowy i zawiera słowo tenet w środkowym rzędzie. Podczas gdy Sator Square w Pompejach jest datowany na prawie 2000 lat, praktyka ich wytwarzania jest uważana za jeszcze starszą. Eksperci nie mogą się zgodzić, czy pomysł został wymyślony przez starożytnych Żydów, chrześcijan czy pogan. Niektórzy historycy twierdzą, że kwadraty Sator były używane jako ochrona przed złymi duchami i zostały zaprojektowane do czytania lub ewentualnie intonowania w określony sposób. Ale na takie twierdzenia brakuje dowodów. Łącznie łacińskie wyrażenie Sator arepo tenet opera rotas, które pojawia się na placu, bez względu na kierunek czytania brzmią: siewca przy swym wozie kieruje pracami, albo siewca arepo z trudem wstrzymuje koła. Jakie jest prawdziwe znaczenie tego pomnika i dlaczego był on tak często reprodukowany w Cesarstwie Rzymskim w kolejnych latach? Tego niestety w 100% nie wiemy. I tym sposobem dobiegamy do końca tego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, które odkrycie podobało Wam się najbardziej i czy macie jakieś własne przemyślenia na ten temat.
Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!